Zapowiadaliśmy na początku rozmowę z pisarzem Nikodemem Pałaszem, który zajmuje się ciekawym gatunkiem literackim, bo miesza fikcję z rzeczywistością. A czyli to robią pisarze przeważnie. Chyba? Nie, nie, nie. Chyba, że piszą o sobie. Chyba, że piszą o sobie. To już jest wyłącznie fikcja wtedy. Tak. Nikodema wyróżnia to, że łączy kryminał ze sportem. I to jest ciekawe. I to ze sportem, który nas wszystkich tutaj, jak jesteśmy, a jest nas kilka osób w studiu programu Na Lajfie, interesują. Czyli piłka nożna, według Nikodema to bardzo brudny sport, i tenis, który wydawałoby się, że jest poza wszelkimi podejrzeniami, a nie jest. Witamy Cię, Nikodem. Witam, dziękuję za zaproszenie. Strasznie długi wstęp nam wyszedł. Tak, tak, musimy to jeszcze przećwiczyć. Dwie książki, które napisałeś, czyli... Piłka nożna, brudny sport, ale to wiedzą wszyscy, chociaż może jest lepiej. Może od czasu, kiedy napisałeś książkę, wszystko się naprawiło. Nie, myślę, że nic się nie naprawiło. Może jest gorzej, to się okaże. Ale właśnie, zacznijmy od fundamentów, ponieważ ty nie tak... O, po prostu zacząłeś pisać o sporcie. Ty byłeś wcześniej menadżerem, tak? Tak, tak. Byłem, jestem cały czas menadżerem sportowym, współpracuję ze sportowcami. Tutaj jest bardzo dużo fikcji. Osoby, które występują w tych książkach, są oczywiście wymyślone, natomiast procesy, problemy, patologie są prawdziwe. Także tutaj tego nie ukrywam. Patologie typu jak narkotyki, alkohol. Sceny. Dalej. Tak, dalej. Tak, kobiety, mężczyźni. Kobiety i mężczyźni jednocześnie. Tak, no doping, tak. Handel meczami, no wszystko co właśnie. Wszystko, co sobie wymarzysz, to jest. To zwyczajnie podkręcasz, powiedz. Tam podkręcam. No, wiesz, czy podkręcam. To w takim razie pytanie z innej beczki. Dlaczego my w tenisie męskim nie mamy praktycznie żadnych sukcesów poza ostatnim tylko Jurkiem Janowiczem? Dziewczyny bardzo dobrze sobie radzą. Z czego to wynika? Za mało dopalaczy? Źle ustawione mecze? O co tu chodzi? Wiesz, może nie ma pieniędzy na kupowanie meczy, wiesz, no to jest może problem. Za mało zawodnicy mają fundusze na to, żeby odpowiednich ludzi opłacić. Natomiast mówiąc tak całkiem serio, to jest temat na bardzo długą rozmowę, ale wszystko sprowadza się do pieniędzy, powiem tak. Sprowadza się do pieniędzy i ich jest po prostu za mało, chociaż no, są młodzi utalentowani zawodnicy, nie można powiedzieć. No, jeżeli będą mieli hojnych sponsorów, to będą kolejni Janowicze. Powiedz... Czy my, jak oglądamy z Wojtkiem Wielkie Szlemy, siedzimy po nocach, to tak, czy my siedzimy po nocach i oglądamy Wielkie Szlemy. Tak. Czy my mamy zastanawiać się za każdym razem, gdy pojawia się nowa gwiazda, albo oglądamy Djokovicia, Nadala, albo Federera, czy oni przypadkiem czegoś nie wzięli? Czy znowu kontrola dopingowa ich, wiesz, pominie, a się okaże po latach, że to nie były tylko bezglutenowe chrupki? I czy jest możliwa afera taka jak w kolarstwie z Armstrongiem? Znaczy, to jest tak, oczywiście, że jest możliwa. W każdej dyscyplinie jest możliwa taka afera, to bez dwóch zdań. I w każdej dyscyplinie są tacy oszuści, ale oszuści przez duże O, tak jak Armstrong, bo on stworzył niesamowitą machinę kłamstw. I tutaj chyba należy mu się szacunek, bo przez wiele lat zwodził wszystkich. Mistrz. Warto dodać, że będzie film o Tak, już jest, on już, on już tak, tak, to jest dosyć ciekawe. Natomiast ja myślę, że w każdej dyscyplinie jest ktoś taki, ale oni są na tyle fantastycznie przygotowani do tej walki dobra ze złem, że nie sądzę, żeby w najbliższym czasie ktoś taki się pojawił, żeby to wyszło na jaw. W tenisie jest tak, że nikt nikogo za rękę nie złapał, natomiast od lat krążą różne plotki na temat najlepszych zawodników. Ja czytałem rok temu bodajże albo dwa, o jeden z blogerów hiszpańskich pisał, że Rafa Nadal na pewno nie jest czysty. Ale to jest też tak, no, jest taki fajny blog, bardzo ciekawy blog, który opisuje różne przypadki dopingu w sporcie. Tych przypadków są setki w ciągu ostatnich... Ja tylko przerwę, w tym samym złamał mi serce. No, ja wiesz, nie mogę powiedzieć tak, że teraz, że Nadal bierze, czy Djokovic bierze, bo tego nie wiem, nie mam na to dowodów, są różne przypuszczenia, ale te próbki są przechowywane przez bodajże kilkanaście lat, także jest bardzo możliwe, że za kilkanaście lat dowiesz się, że tak?
idol, wiesz, coś tam brał, coś więcej niż, niż bezglutenowe chrupki. Trudno, dzisiaj jakby trudno rzucać oskarżeniami. Dopóki nie pojawi się ktoś taki jak w kolarstwie, nie wiem, Floyd Landis czy Tyler Hamilton, to są osoby, które złamały zmowę milczenia i zaczęli mówić o tym, co się działo. Dopóki ktoś taki się nie pojawi, to dowodów twardych nie będzie, bo trzeba sobie powiedzieć, że pewne organizacje, duże międzynarodowe organizacje dbają o to, żeby było ci PR-owo. Tak, żeby PR-owo było czysto, fajnie, elegancko. Czysto i żeby ci najlepsi byli, podejrzewam, nietykalni. Ja tak? jestem bardzo sceptycznie nastawiony do obecnego sportu. Ja uważam, że dzisiejszy sport jest tak wyidealizowany, w takim sensie, że kurczę, ja nie wierzę, że ludzie potrafią tak szybko biegać, potrafią tak szybko, tak daleko skakać. Ostatnia afera jest... przecież biegaczy i, tak. I sprinterów i długodystansowych. Tak. Ja uważam, że sport jakoś idzie w tak stronę tej chemii, w sensie tych dopalaczy, że my już chyba dawno od jakiegoś czasu zatraciliśmy tą prawdziwą ideę sportu, rywalizacji. Zdecydowanie się z tym zgodzę. Zresztą to jest jakby to doping, dopalacze i tak dalej, to jest jedna rzecz. Natomiast dzisiaj tak naprawdę moim zdaniem nie ma żadnej imprezy, czy nie ma żadnego widowiska, które byłoby w 100% czyste. Tak? Wszędzie są... Nie ma czegoś takiego. To jest szachy są czyste. Ja muszę obalić, że to jest tak, obalamy mity. Tak jak kiedyś, nie wiem, wszyscy byli mali, wierzyli w świętego Mikołaja, to się nagle okazało, że znaczy może oglądają to młodzi widzowie, także on pewnie gdzieś jest, tak? Może nie negujmy istnienia świętego Mikołaja, ale to jest jakaś bajka, jakaś fikcja. Nawet jeżeli nie jest to bezpośrednie zakup meczu czy wpływ, to grupy interesów wpływające na sport są tak ogromne, że ciężko podejrzewać, że wszystko jest czyste. Nawet niedawno okazało się, że jeden z sędziów od Federacji Hiszpańskiej miał jakieś naciski w związku z tym, żeby sędziował pod Barcelonę i tak dalej. To czasami nie są pieniądze, to są czasami jakieś układy, to są czasami dobre uczynki, to są jakieś przysługi, czasami to są niuanse, czasami to są jakieś delikatne podszepty, sugestie, ale tutaj pieniądze ogromne są zaangażowane w sport, w każdą dyscyplinę. Słuchajcie, i tutaj nie ma mowy o czymś, o czystości. Tak? Popatrzcie na FIFA. Popatrzcie na Platiniego. Oczywiście, że tak. To jest najlepszy przykład. No to jest fikcja. To jest naprawdę jakaś zabawa, tak? To można o tym pisać książki, które są. A to jest zabawa w blasku fleszy. To jest zabawa za niezłe pieniądze, ale to najbardziej ja sobie zastanawiałem się na tym, jest jeden czysty sport. Najczystszym sportem na świecie jest i będzie wrestling amerykański. To jest otwarte, tak? Wszyscy wiedzą, że to jest zabawa, że to są jaja. Wszyscy wiedzą, że to jest teatr. Oczywiście tam jest pewna doza jakiejś rywalizacji sportowej, ale ci, którzy kupują bilety, którzy przychodzą, miliony ludzi oglądają to w Stanach i oni wiedzą, że to są po prostu, że to jest jakaś mistyfikacja, że to są wygłupy i to jest uczciwe, bo bokserzy, tenisiści, piłkarze, oni stwarzają nam pozory jakichś prawdziwych emocji, a to jest raczej łuda. To jest łuda. Na koniec naszej rozmowy, pierwszego wydania magazynu Na Life'ie, pytanie dla skierowane oczywiście do Nikodema, ale z myślą o wszystkich rodzicach, którzy nasadzają się na to, żeby ich dzieci stały się wielkimi sportowcami, ładują pieniądze, to są zajęcia pozalekcyjne. Powiedz mi, ile procentowo, o ile oczywiście można ocenić, jak można procentowo określić, czy ktoś osiągnie sukces, zakładając, że talent to jest 10%? I jakie czynniki mają? Nie da się absolutnie tego określić. Do pewnego wieku, zależy też od dyscypliny, tak? Natomiast tego nie da się określić w stosunku do dziecka, bo dochodzi tyle elementów psychologicznych chociażby, ale także kwestie związane z kontuzjami. Wiesz, super zawodnik może się zakochać albo zawodniczka i to też może przekreślić jego karierę. Jest tyle elementów po drodze, że tak naprawdę bardzo ciężko w przypadku dziecka to określić. Natomiast inną kwestią jest to, że rodzice już bardzo wcześnie dzisiaj zaczynają interesować się chemią, mówiąc tak ogólnie. Ja przysłuchiwałem się rozmowie ojca 14-latki. No i jakby jego wiedza z zakresu, nazwijmy to, chemii i funkcjonowania i biologii wykracza naprawdę daleko poza taką podstawową wiedzę. No, to dla mnie to było trochę szokujące, no ale taka jest rzeczywistość. Panowie, nie wiem, czy wiecie, ja byłem kiedyś sportowcą. Otóż ja uczestniczyłem od bardzo małego, jak byłem, już miałem 9 lat, zacząłem jeździć, słuchajcie, na turnieje szachowe.
I to jest słuszny. Ja, ja jeździłem na turnieje szachowe, nie byłem najlepszy, ale miałem tam, dostawałem kubki, dostawałem, nawet raz dostałem medal za przedostatnie miejsce, więc przepiękny sport. Jak nie chcecie mieć chemii, grajcie w szachy. Nikodem, bardzo dziękujemy Ci za przybycie do studia. Twoje książki będą do wygrania w naszym konkursie na fanpage'u Run Forest TV. Śledźcie nas, udostępnimy. Na nowym fanpage'u na live'ie. A, na live'ie. Na live'ie. Jesteśmy na live'ie. Na live'ie. Książki do wygrania. Pytania będą bardzo trudne, więc będziecie musieli się postarać. Kończymy trzecią, nie ostatnią część naszego programu. Wracamy za chwilę. Z bekonem. I z jajami.